porządnego punktu. To jest sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Inwestycji i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji odbyło się 10 kwietnia o godzinie 18, trwało godzinę. Zapoznaliśmy się z bieżącą korespondencją i zostały przygotowane 5 projektów uchwał. Ważna sprawa, bo na chwilę będę omawiał poszczególne, 4 z tych uchwał, które Państwo widzicie, dotyczą właściwie tego samego szeroko pojętego placu. Witosa, teren przed Carrefourem i wokół Carrefoura, teren, który jest własnością firmy tam zarządzającej sklepem. Tam są planowane 4 budynki, natomiast tutaj inwestor sprytnie chce wybrnąć z tego, żeby coś się zaczęło już dziać, więc przygotował, złożył 4 odrębne pisma dotyczące poszczególnych inwestycji w różnych konfiguracjach. Dlatego no, będzie sporo tłumaczenia. Bardzo dziękuję. Czy macie Państwo jakieś uwagi związane z pytania związane z działalnością Komisji Infrastruktury? Rozumiem, że nie. W związku z tym przechodzimy do podpunktu A, to jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Rodziny Jędą w druku nr 6413 i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Opiniuje się negatywnie zamierzenie inwestycyjne, budowa dwóch budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z częścią usługową, miejscami postojowymi w części podziemnej, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na działkach, które są numery. Przy ulicy Rodziny Jędów w Krakowie. Uzasadnienie, brak nawiązania do aktualnej zabudowy. W naszej ocenie planowana inwestycja nie nawiązuje do tej zabudowy jednorodzinnej po sąsiedzku, jest za duża gabarytowa za wysoka. Ja chciałbym Państwa poinformować, iż zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy projekt. Nie otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Proszę bardzo, jest ku temu stosowny moment. Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Rodziny Jędów w druku nr 6413. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, że ta uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu B. To jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej